RPG to szeroko rozumiany gatunek nie tylko w branży gier wideo, ale i ogółem. Kiedyś, wymawiając nazwę tego gatunku, miało się na myśli papierowe RPG oraz tak zwane sesje, gdzie gracze tworzyli swoje własne przygody, z których najlepsze nierzadko można było porównać z dobrą książką. Z czasem jednak, jak to już bywa, starano się przenieść tą formę rozrywki do świata komputerów i konsol. Efekt stał się niespodziewanie obszerny. Dziś mamy bowiem masę podgatunków gier fabularnych. Początki sięgają lat 70., a pierwsze tego typu gry były grami tekstowymi, gdzie najczęściej treść gry symulowała działania mistrza gry, a my kierowaliśmy poczynaniami naszej postaci. Wraz z ewolucją komputerów zaczęto do gier dodawać grafikę. Przykładem takiego rozwoju jest wydany na początku lat 80. Akalabeth World of Doom, który dziś określany jest jako fundament serii Ultima. Gatunek RPG-ów, jaki znamy dziś, budowały jednak gry wydane później. Na rynku zaczęły się pojawiać gry ze wspomnianej wcześniej serii Ultima oraz innej Wizardry. W tym czasie na konsolach również zaczęły pojawiać się RPG-i, takie jak Excalibur czy wydany 3 lata później Dragon Quest, pierwotnie wydawany poza Japonią jako Dragon Warrior. Mechanika użyta w tych grach oraz później wydawanych doprowadziła do powstania nowego podgatunku, znanego dziś jako JRPG. Na ich temat wypowiemy się jednak kiedy indziej. Wracając do komputerowych RPG-ów, swój kawałek tortu zagarnął dla siebie również John Van Kannegem, który w 1983 roku założył firmę New World Computing. Od tego czasu John zaczął tworzyć swoją pierwszą grę i tworzył ją przez kolejne 3 lata w swoim własnym mieszkaniu. Z powodu braku wydawcy sam też zajmował się publikacją swojego dzieła. Pomimo długiego czasu tworzenia i problemów związanych z dystrybucją, udało mu się jednak wymarzoną grę stworzyć i już u schyłku 1986 roku światło dzienne ujrzało Might and Magic Book 1 – The Secret of the Inner Sanctum. Produkcja zaczyna się od ekranu tytułowego. Wciskając klawisz spacji, pokaże nam ona zrzuty ekranu oraz scenki, na których przeczytać możemy to, co dziś zazwyczaj pojawia się na tyle pudełka z grą lub w opisie na Steamie. Podczas swojej przygody napotkasz przyjazne i wrogie ci stworzenia. Każdy potwór jest unikatowy i wymagający. Niestety gra nie jest skłonna nam od początku wytłumaczyć fabuły. Nie jest ona również opisana w instrukcji. Według serwisu Wikipedia, wątek w grze prezentuje się jednak następująco. Całość dzieje się w świecie Warn. Nasi śmiałkowie próbują odkryć sekret tytułowego wewnętrznego sanktuarium. Jest to misja podobna do tej ze Świętym Graalem. Podczas swej wędrówki dowiedzieli się oni o tajemniczej postaci znanej jako Korak, który poszukuje złoczyńcy zwanego Sheltam. Gdy wciśniemy klawisz Escape na ekranie tytułowym, przeniesiemy się do menu, które pozwoli nam utworzyć nową postać lub wyświetlić już istniejące, a także przejść do miasta, gdzie wybrawszy nasze postacie, rozpoczynamy lub kontynuujemy rozgrywkę. Produkcja od samego początku oferuje nam 6 postaci, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by utworzyć drużynę swoich marzeń. Jeśli zdecydujemy się na stworzenie postaci, losujemy statystyki naszego przyszłego bohatera, a następnie wybieramy jedną z dostępnych klas. Odblokowanie każdej z nich wymaga jednak uzyskania w losowaniu minimalnej ilości wybranych statystyk. Jeśli chcemy, możemy losować ponownie. Gra bazuje na znanym systemie RPG Dungeons & Dragons i daje nam do dyspozycji 6 różnych klas. Pierwszą z nich jest rycerz, bazujący na klasie wojownika z D&D. Klerycy również posiadają swoje cechy z podręcznika, natomiast złodziej bazuje na swoim protoplaście ze starszych edycji. Tak samo na starszej wersji jest bazowany czarodziej. Paladyni są postaciami podobnymi do rycerzy, jednak na wyższych poziomach doświadczenia otrzymują oni dostęp do magii kleryków. Łucznicy natomiast używają broni dystansowej, choć nie przeszkadza im to, by być na pierwszej linii frontu,
Dodatkowo po zdobyciu odpowiedniej ilości doświadczenia mogą używać czarnej magii. Po rozpoczęciu gry zaczynamy w tawernie. I tu dochodzimy do najboleśniejszego wniosku. Gry w tych czasach na komputery były niezwykle ubogie w aspekcie audiowizualnym, przynajmniej w porównaniu do konsol, nie mówiąc już o automatach. Produkcja ta, choć używa perspektywy z pierwszej osoby, jest niezwykle brzydka. Dodatkowo w grze cały czas ważną rolę odgrywa tekst. Również muzyka występuje tutaj szczątkowo. Oprócz głównego motywu i paru innych dżingli, nic poza piskami i trzaskami nie usłyszymy. Skoro pomówiliśmy już o większości aspektów w tej grze, fabule, grafice i oprawie dźwiękowej, możemy przejść do sedna, czyli do rozgrywki. I trzeba przyznać, ta gra potrafi coś od siebie dać. Co prawda wszystko, w tym również miasta, to jeden wielki labirynt, gdzie nawet w ścianach znajdują się przejścia, ale przy odrobinie wysiłku można zagłębić się w ten, przyznajmy, niezbyt barwny świat. W miastach znaleźć możemy wiele usług od tamtejszych mieszkańców oraz monumenty, które opowiadają nam nieco o Warn. Tak jak opisywał początek gry, w produkcji tej znajdziemy również mnóstwo wrogich kreatur. Po spotkaniu z dowolną z nich możemy próbować uciec lub rozpocząć z nią spór. I tu znowu nie mogę przeboleć ubytków graficznych. W tym czasie dostawaliśmy na konsolach całkiem niezłe ekrany walki, biorąc za przykład Final Fantasy czy Dragon Warrior, a tutaj walka ocieka po prostu tekstem. Ale jest i plus, ponieważ walka jest tutaj bardziej zaawansowana oraz wymagająca, tak jakbyśmy się tego spodziewali po systemie walki z papierowej gry fabularnej. Niestety ponarzekać można na to, że nawet w pierwszym mieście spotkać możemy potężniejsze kreatury, które potrafią nas zabić bez żadnych problemów, a uciec od nich wcale nie jest tak łatwo. Po zdobyciu doświadczenia dla naszych wojowników, a także wyposażeniu się, możemy poczuć jednak postęp i w dalszym etapie gry wróg, który zwykle sprawiał nam niewyobrażalnie wielkie problemy, ginie z naszej ręki w mgnieniu oka. Gra ma także odmienny stosunek do awansowania postaci. Podczas gry dostajemy bowiem punkty doświadczenia, ale przejście na kolejny poziom wymaga zapłacenia pewnej ilości pieniędzy. Cecha ta obecna była również w pierwszej edycji Dungeons & Dragons. Gra także nie pozwalała graczowi na sprawdzenie statystyk w menu. Zamiast tego musieliśmy się pytać o to w sali treningowej. Ostatnią cechą charakteryzującą pierwsze Might & Magic jest fakt, że gra każe nam na starcie dużo grindować, by zdobyć pieniądze i doświadczenie potrzebne w dalszej części gry. Jednocześnie jednak przez dużą ilość czasu możemy nie spotkać żadnego wroga lub, tak jak wspomniałem wcześniej, spotkać znacznie potężniejszego od nas. Początkowy grind potrafi więc być strasznie powolny, jeśli będziemy mieli wyjątkowego pecha. Gra została na tyle ciepło przyjęta przez graczy, że zostały wydane także wersje na inne platformy. Podobnymi do omawianej tutaj wersji na komputery pod względem mechaniki czy grafiki były wersje na komputery Apple II, Commodore 64 czy wersja na Macintosze. Znacznie lepiej prezentowały się wersje na japońskie komputery FM7, PC8801 oraz PC9801, lecz to nie one były najlepszymi. Kilka lat później po wydaniu oryginalnych wersji wydane zostały bowiem wersje odnowione tejże gry. W 1990 roku powstała wersja na Famicoma, a w sierpniu 1992 gra ta została wydana również w Ameryce Północnej na NES-a i posiadała ona wyjątkowo wiele usprawnień. Grafika była dużo lepsza dzięki wyższej palecie kolorów i prezentowała się ona znacznie lepiej niż na przykład druga część na PC, nie porównując jej z ubogim oryginałem. Dodatkowo do tej wersji została również dodana pełnoprawna muzyka, którą będziemy słyszeć nie tylko podczas menu, ale również eksploracji czy walki. Zostało również zwiększone prawdopodobieństwo walki z wrogami, dzięki czemu zdobywanie złota czy doświadczenia jest dużo szybsze i łatwiejsze. Gra dodała również automapę dostępną pod selectem, ułatwiając tym samym eksplorację. Nie jest ona jedynie dostępna w lokacjach, gdzie nie ma źródła światła.
Wersja na konsole Nintendo także jako jedyna pozwala wylosować jeszcze raz statystyki do naszej postaci już podczas gry, choć nie jest to zbyt dobra metoda z uwagi na to, że wraz ze zmianą statystyk większość postępu naszego bohatera całkowicie przepada, wliczając w to złoto, wyposażenie czy doświadczenie. Pomimo kilku niedociągnięć, to właśnie wersja na Famicoma i NES-a jest najlepszą dostępną wersją tej gry, dzięki usprawnieniom w mechanice i znacznie lepszej oprawie audiowizualnej. Zanim jednak skończymy temat pierwszej części, warto również dopowiedzieć trochę o wersji wydanej na PC Engine, japońskim komputerze, który dla Amerykanów i Europejczyków znany jest pod nazwą TurboGrafx-16. Gra ta wydana była jedynie w Japonii na płytach CD i oprócz ulepszonej grafiki zawierała również automapę, tym razem wbudowaną w główny ekran gry, muzykę w jakości audio CD, a także w pełni animowane i udźwiękowione intro wyjaśniające fabułę. Niestety edycja ta nie doczekała się żadnego fanowskiego tłumaczenia, przez co zainteresować się nią mogą jedynie ci, którzy po prostu umieją język japoński, wymagany do tego, by w pełni cieszyć się tą grą na PC Engine. I to już tyle odnośnie pierwszej części Might and Magic, która pomimo ubogiej oprawy audiowizualnej miała na tyle solidny gameplay i dość ciekawie wykreowany świat, że potrafiła odnieść sukces. Sukces na tyle duży, że już 2 lata później został wydany sequel nazwany Might and Magic 2 Gates to Another World. Ta produkcja jest jednak materiałem na kolejny odcinek.